Dzień dobry, nazywam się Blanka Łyszkowska i jestem właścicielką wydawnictwa Cyanato, czyli wydawnictwa, które miało przyjemność wydać w Polsce po polsku książki Eliny Snell, autorki metody pracy uważnością z dziećmi, czyli metody Eliny Snell, dziećmi i młodzieżą. No a przede wszystkim autorką bestsellerowych książek Uważność i spokój żabki, Daj przestrzeń bądź blisko i Moja supermoc Uważność i spokój żabki. Jestem współorganizatorką zatem konferencji i wydarzenia z udziałem Eliny Snell i wielu innych znakomitych gości, którzy są najbardziej kompetentnymi specjalistami w temacie uważności, naukowcami badającymi uważność w Polsce. Wydarzenie będzie dwudniowe. Pierwsza jego część odbędzie się, właściwie trzydniowe nawet, ale konferencja odbędzie się we Wrocławiu 23 kwietnia. A w Warszawie 24 kwietnia i te dwa dni konferencyjne, które są jakby dwoma oddzielnymi wydarzeniami, częściowo również z innymi prelegentami, są przeznaczone głównie dla osób zawodowo pracujących z dziećmi, czyli w edukacji, w opiece zdrowotnej, czy w tematach związanych z opieką psychologiczną nad dziećmi. Natomiast 25 kwietnia zaprosimy na warsztaty i zajęcia dla rodziców i dzieci do Warszawy również wszystkich pozostałych, tak? Czyli wszystkich rodziców i dzieci, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej. Dni konferencyjne również są otwarte dla rodziców, także nie trzeba się legitymować pracą z dziećmi, wystarczy, że ktoś po prostu głębiej interesuje się tematyką uważności w kontekście dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do zasięgnięcia informacji na ten temat na stronie konferencja uważność, oczywiście bez polskich znaków, konferencjauważność.pl i na naszym fanpage'u na Facebooku Festiwal Uważności. I jeszcze jedna informacja, którą tutaj dodam, bardzo nas to cieszy. W roku 2020 po raz pierwszy w drugiej połowie sierpnia odbędzie się w Polsce, co jest bardzo dobrą wiadomością, pierwsze szkolenie trenerów certyfikowanych metody Eliny Snell, przeprowadzone przez jednego z prelegentów konferencji, Marka Hansena, dyrektora Academy of Mindful Teaching, czyli szkoły właśnie kształcącej trenerów Eliny Snell w Holandii. Więc wiemy, że zapisy ruszyły, wiemy od przedwczoraj, że już miejsca dość szybko topnieją, ilość miejsc, jest ich niewiele, 25. Jest to naprawdę wielka okazja, ponieważ to szkolenie odbędzie się w Warszawie, na miejscu, więc jeżeli ktoś myślał poważnie o tym, żeby włączyć te kompetencje do swojej praktyki zawodowej poprzez właśnie zdobycie tej wiedzy dotyczącej metody Eliny Snell i certyfikatu, to jest to naprawdę wielka, fantastyczna okazja. Zapraszamy do zasięgnięcia więcej informacji na stronie Eliny Snell, czyli www.elinesnell.com. Warto się pospieszyć w każdym razie. Jeszcze raz, konferencja 23 kwietnia we Wrocławiu z udziałem takich sław jak profesor De Barbaro, we Warszawie 24 kwietnia z udziałem m.in. doktora Kołakowskiego, doktora Radonia. Oczywiście również będzie możliwość dowiedzieć się, jak wygląda praca trenerek, bo w tym przypadku są to głównie panie, w Polsce przynajmniej same panie, i usłyszeć trochę o ich doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Co ważne, będzie można również zobaczyć, jak wygląda sam trening w wykonaniu Marka Hansena, który następnie będzie szkolił polskich trenerów. Będzie też bardzo dużo przestrzeni i czasu na wymianę. To było dla nas bardzo ważne, żeby stworzyć przyjazną, sympatyczną przestrzeń do bycia razem, więc pomimo wielu godzin wykładów i prezentacji będzie również czas na rozmowy, na wymianę doświadczeń, na zadanie pytań prywatnie.
Więc będzie to coś więcej niż konferencja. Chcemy, żeby był to rodzaj forum wymiany również doświadczeń między nami, żeby ta wiedza i umiejętności służyły jak najwięcej grupie osób. 23-24 kwietnia, 25 kwietnia w Warszawie. Zapraszamy serdecznie.